24 lutego 2022 roku serdecznie pozdrawiam internautów, w szczególności pozdrawiam wszystkich Maciejów, Boguszów, którzy dzisiaj mają imieniny, ale także serdecznie pozdrawiam wszystkich solenizantów, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny, życzą zdrowia, Bożego błogosławieństwa. Zaś was wszystkich, drodzy internauci, pozdrawiam biblijnym hasłem dzisiejszego dnia, które zapisane jest w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale, w wierszu 73, 4 i 5, gdzie tak jest napisane. Bóg przysięgę złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. Drodzy internauci, doskonale wiemy, że ten dzisiejszy fragment tekstu z Ewangelii Łukasza jest częścią większej całości proroctwa Zachariasza, który był ojcem Jana Chrzciciela, który z wielkiej radości, wdzięczności za dopiero co narodzonego syna wychwala wielkość Boga. Czytamy, że Zachariasz był napełniony Duchem Świętym i prorokował. O co chodzi w proroctwach? W proroctwach nie chodzi o to, by przepowiadać i wróżyć przyszłość, ani by przemawiać bardzo takim wysublimowanym, wyszukanym i podniosłym językiem w stylu psalmów, ale chodzi o to, by zrozumieć wolę i działania Boże w ich wzajemnej zależności i wzajemnym znaczeniu oraz wyjaśnienie tych zależności słuchaczom tak w czasie teraźniejszym oraz w odniesieniu do przyszłości. Tak więc Bożym celem i zamierzeniem była pamięć o świętym przymierzu, począwszy od czasów Abrahama aż do Zachariasza. I teraz zastanówmy się w tym miejscu, czym jest przymierze. Otóż słowo przymierze oznacza takie usposobienie i taką decyzję, które często przyjmują formę ostatniej woli bądź testamentu. I to przymierze rozumiane jest jako święte, a więc pochodzące od samego Boga, w nim mające swój początek i przez niego wykonane. Nazwane jest też zawsze od niego, a nie od tych, z którymi się go zawiera. Stąd zawsze mówimy o świętym przymierzu, a nie o przymierzu Abrahama czy Izraelitów. Pamiętając więc o przymierzu, Bóg pamięta też o przysiędze, jaką była opieczętowana. I zauważmy, że nawet i dziś we współczesnych czasach wszystkie poważne pakty i dwustronne czy wielostronne traktaty i sojusze czy porozumienia w naszym ludzkim rozumieniu zawsze zawierają stosowne klauzule bezpieczeństwa. A w naszym dzisiejszym tekście biblijnym mamy do czynienia z przymierzem najwyższej rangi o najwyższym znaczeniu. Dlaczego? Gdyż jest ono opatrzone pieczęcią nienaruszalności, pieczęcią przez samego Boga. W tej pieczęci zawiera się łaskawość Boga wobec słabych i wątpiących ludzi, a jest to największy dar, jaki ofiaruje nam Bóg, by wzmocnić naszą wiarę. Podkreślmy to jeszcze raz z całą mocą. Bóg ofiaruje nam swoją łaskę. To Boża łaska wznosi się ponad ludzki strach. Bóg udziela nam swoich darów, abyśmy służyli Mu bez lęku. I pamiętajmy, nie jesteśmy niewolnikami bez zapłaty. Jesteśmy wybawieni w Chrystusie, by w naszych sercach zagościła świętość i prawość. Świętość czy świątobliwość, jak czytamy w naszym tekście, czy pobożność, to zerwanie z grzechem i podążanie za wolą Boga. A prawość to poddanie się Bożym sprawiedliwym wyrokom. Te dwie cechy tworzą doskonałą całość, bo to, co święte, jest też i prawe, i sprawiedliwe, i odwrotnie. Tak więc, drodzy, pamiętajmy, że przymierze z Bogiem zmierza do naszego przemienienia, wyjścia na drogę odnowy i przemiany serca, by z nową świeżością wiary wyznać, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Amen.
zostańcie z Bogiem. Życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia.